w roku, proszę Państwa, Wisiolandia przyszła, cała ta wiedza Świadków Jehowy, w roku 1905 z Ameryki, z USA, od Russella, od Rutherforda. Preventic Extra Plus, pełne wzmocnienie odporności. Reklama. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 9 grudnia minęła 14. Informacje TOK FM, Małgorzata Mostowiec. Za chwilę dzieciach, które trafiają do szpitali psychiatrycznych, bo sprawiają kłopoty. Nauczyciele, którzy zapowiadają, że wrócą z protestami do Warszawy i wojna o Janosikowo na Zowsza z resortu finansów. Nie radzą sobie z muzycznymi dziećmi, więc wysyłają je do szpitali psychiatrycznych. Reporter TOK FM Michał Janczula dotarł do bulwersującego raportu Rzecznika Praw Pacjenta, z którego wynika, że w wielu placówkach co trzeci pacjent jest zdrowy. Są niestety jeszcze bardziej alarmujące dane konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii, dzieci i młodzieży, które stwierdził, że ponad połowa nieletnich pacjentów w szpitali psychiatrycznych nigdy nie powinna tam trafić. Rzecznik Praw Pacjenta wziął pod lupę 20 placówek w całym kraju, w niektórych z nich ponad 30% pacjentów nic nie dolegało. Jeżeli takie zdrowe dziecko przebywa w szpitalu, panie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją Politycy podkreślają, że program Jelgitro przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia ma być finansowany z publicznych pieniędzy, pomimo że głęboko ingeruje w konstytucyjnie chronione wolności i prawa człowieka. Senator Jan Maria Jackowski, przedstawiciel wnioskodawców, powiedział, że podstaw prawnych programu nie udało się uchwalić w parlamencie. Rząd posłużył się aktem, który nie należy do konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Natomiast wyraźnie wkracza w sferę najważniejszych wartości konstytucyjnych, takich jak godność człowieka, ochrona jego życia, zdrowia, dostęp do świadczeń medycznych. Na podstawie wskazanego artykułu zapadają decyzje dotyczące uzależnienia kryteriów ministra zdrowia bez jakiegokolwiek upoważnienia ze strony parlamentu. Wniosek grupy senatorów Trybunału Konstytucyjnego zmierza do ochrony podstawowych zasad demokracji parlamentarnej i zakazuje się rozwiązywania problemu większości sejmowej przez poszczególne zakłady psychiatryczne. Wniosek przygotował Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Komisji liczy na szybkie jego rozpatrzenie, bo jak przypomina, Komisja Europejska wniosła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce. Dotyczy ona nieprzestrzegania przez nasz kraj przepisów Unii Europejskiej w kwestii jakości i bezpieczeństwa przechowywania tkanek i komórek ludzkich. Komisja wskazała, że Polska nie zgłosiła zakazów i zasad regulujących te kwestie. W najbliższą sobotę Prawo i Sprawiedliwość organizuje w Warszawie marsz w obronie demokracji i wolności mediów. Organizacyjnego weszli także przedstawiciele Kościoła. Media i politycy nie szczędzą negatywnych komentarzy dotyczących poparcia idei z niektórych biskupów. Niczego niestosownego w wizerunku widzi dr Piotr Gabrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście jest obywatel, który ma prawo wyrażać swoje opinie tutaj. Każdy obywatel ma prawo angażowania się w takie inicjatywy społeczne, jakie uzna za stosowne. Oczywiście Anita nie jest żadną wydatką, jest osobą zaufania oszczędnego z racji właśnie stanu żydówka, ale z drugiej strony jesteś katoliczka. Tak samo został zaproszony pewnie tego komitetu wyborczego biskup, jak i każdy inny obywatel, na zasadzie tego, że ma pewien autorytet. Ale z drugiej strony, tak jak zresztą jest jednak obywatelem i też ma prawo do wyrażenia swojego zdania. Ksiądz Piotr Zaborski, sekretarz Rady Episkopatu do spraw środków społecznego przekazu, nie rozumie medialnej nagonki na biskupów z Komitetu Honorowego. Podkreśla, że poparcie idei marszu w obronie wolności mediów w Polsce przez księdza arcybiskupa Wacława Defo jest naturalnym stanowiskiem przewodniczącego Rady odpowiedzialnej za media, dodaje ksiądz Zaborski. Politycznie obecności arcybiskupa Wacława Defo jako przewodniczącego Rady do spraw środków społecznego przekazu w Komitecie Honorowym Marszu jest dla mnie co najmniej dziwne, bo to odpowiedzialny za media popiera prawo do demokracji i wolności mediów. To oczywista konsekwencja pełnionej funkcji. Patronat honorowy to, jak wiemy, poparcie moralne. To przypomnienie, że katolicy mają prawo istnieć także w przestrzeni publicznej, także z głosem sprzeciw. Natomiast przekaz medialny domagać się świata Nerona, własna, żeby nie podjąć manipulacji dziennikarzy czy polityków poprzez nadinterpretację. Prezes Prawa i Sprawiedliwości
Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiada, że marsz będzie wyrazem sprzeciwu wobec fałszowania wyborów samorządowych. Na skład Komitetu Honorowego marszu właśnie także inni księża biskupi, ksiądz biskup Wiesław Nari, ksiądz biskup Ignacy Dec, ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dedycz i ksiądz biskup Edward Frankowski. Państwowa Komisja Wyborcza wybrała nowego przewodniczącego, został nim sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński. Przewodniczących TKW będą pełnili sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak. Dziś po raz pierwszy TKW zebrała się w nowym składzie. W tym roku nie zostanie powołany pełnomocnik Sejmu do spraw walki z korupcją, informuje jedna ze stacji radiowych. To jedna z obietnic marszałka Radosława Sikorskiego. Po wybuchu afery z niewłaściwym rozliczaniem wyjazdów przez posłów Sikorski zapowiedział powołanie urzędnika do walki ze okazuje się jednak, że w Kancelarii Sejmu nie da się powołać urzędnika, który może kontrolować finanse posłów. Nie pozwala na to prawo. Poseł Andrzej Romanek stwierdził, że marszałek Sejmu wycofuje się z tej decyzji. Nie przypuszcza, by na przeszkodzie stały przepisy. Nie ma tej woli politycznej, nie ma tej woli politycznej, dlatego że sama platforma przez ostatnie wyjścia to pokazują. Mówię, że dokonuje się rzeczy na kadrze wywołającego. Punkt to nie ma, bo tam w Szczecinie sam marszałek Sejmu jest teraz pochłonięty wyjaśnianiem swoich wydatków na pojazdy służbowe prywatnym autem. W ciągu 7 lat wydał na ten cel 80 tysięcy złotych. Jednak w Platformie Obywatelskiej jest więcej takich posłów podróżników. W przeciągu tylko 4 lat prywatne auto byłego ministra Marka Biernackiego wypaliło paliwo na kwotę 66 tysięcy złotych. Minister Joanny Kuzik-Rostkowskiej 58 tysięcy złotych. Komisja Europejska przyjęła skargę kasy krajowej SKOK. Skarga dotyczy nieprzestrzegania podstawowych zasad oraz przepisów prawa Unii Europejskiej przez polskie władze. Dotyczy ona dyskryminacji kas oraz uniemożliwiania im współuczestnictwa na równych prawach z innymi podmiotami na jednolitym rynku Unii Europejskiej. W dokumencie wskazano, że władze RP ignorują uwagi i nie dopuszczają do publicznej debaty w tej sprawie. Prawnik Piotr Pałka, pełnomocnik kasy krajowej przed Komisją Europejską, powiedział, że skarga dotyczy kontrowersji wokół ustawy o SKOK. Agresywna ocena. Grecja to dla katolików jest trudnym tematem, bo katolicy są łacinnikami. A Grecja? Wiadomo. Przypomnę, że Grecja jest pod kropelką. W sumie tej pomocy międzynarodowej, a wręcz prowadzenie przepisów prawa. Katolicy są łacinnikami, a Grecja jest, proszę Państwa. Wiadomo, że Grecja jest jakaś inna, nie łacińska. Grecja może być raczej nawet prawosławna, a Kościół katolicki to widzą Państwo. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Były to wiadomości, brawo Maryja. Także troszeczkę. Coraz więcej ludzi w Polsce nie wstydzi się przyznać, że chodzi do psychoanalityka czy wróżki. Ale coraz więcej ludzi wstydzi się jednak wyznać, że uczęszcza do kościoła, pości w piątki i regularnie się spowiada. Dlaczego? Odpowiedzi poszukamy w najbliższym programie edukacyjnym ze szkolnej ławki. Lekcję wychowawczą poprowadzi katolickie prywatne liceum ogólnokształcące. Czyli bardzo się chwalą psychoanalitykiem, że psychoanalitykiem bardzo się chwalą, a nie chwalą się Panem Bogiem, no bo nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, nie ma prawosławnych tu w Warszawie. Tu nie jest Anglo, Ameryka, Białystok. Państwo jak tak posłuchali troszeczkę tu i radio, to Euroconcita Extra i telewizji Wiesiolandia, to Państwo zorientowaliście się, że Anglo, Ameryka, Białystok to jest kraina prawosławna na Podlasiu. No to więc jest bóstw
Podlasie Ekspres, państwo zobaczą, jak one te busy Podlasie Ekspres zaczęły intensywnie kursować. Jak myśmy tu zaczęły opowiadać o Anglo-Ameryce, Białystok, katolikom tu w Warszawie, łacinnikom, katolikom na 95%. No i państwo widzą, jak to wszystko się zgadza. Jak to wszystko się tu zgadza. No i mówili, że Donek bez klamek. Donka wygonili, bo dużo ludzi w zakładzie psychiatrycznym się znalazło, chociaż mogli być gdzie indziej, prawda? Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Ale nie mają pieniędzy, te opiekunki. Wiecie państwo, nie mają. Ja jestem opiekunką Janka. Z Litką. Jesteśmy opiekunkami Janka i mogłybyśmy go zabrać do zakładu psychiatrycznego. I co? I co by to nam dało? My jako te zakonnice klasztorne prawosławne, co tu jest też takie niepopularne. Prawosławie nie jest znane, nie jest popularne. Opiekujemy się Jankiem i my po prostu wolimy troszeczkę pocierpieć. Ale to wytrzymamy. Oczywiście, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nagle ta próbówka jest odrzucana jako coś, co nie tyle ratuje, co szkodzi. Rzekła Maryja. Przeznaczy to pozdrowienie. Zatrzymam się w mojej duszy, bo mam porodzić króla, no, który naruszył mojego dziedzictwa. Króla porodzić Jezusa Chrystusa, którego ci z Radia Tok FM Rysia mówi, że to są Żydzi. No Żydzi zabili. Teraz będziecie śpiewać wy jako katolicy o tych Żydach, którzy się wypowiadają, że oni zabili Jezusa Chrystusa, oczekując aż 4000 lat, prawda? No, wyczekiwali. 4000. Gniew nie ogarnia z powodu grzeszników, porzucających Twe prawo. Teraz jest myślenie, nie wiem, co się stało. Sprawa jest tak skomplikowana, jeżeli chodzi o greckie problemy, że nawet połączenie tego nie wytrzymało, więc... Więc ja może powtórzę to moje pytanie, jeżeli ono w ogóle było słyszalne. Co się stało takiego, że w tym momencie ta kroplówka jest tak postrzegana przez Ateny, jakby je blokowała, hamowała, stanowiła właściwie utrudnienie, coś, co trzeba z siebie strącić i zrzucić. No i znowu. No i nie wiemy, co się dzieje. Skype nam robi jakieś numery. Się dzieje tak samo jak i w Radiu Maryja, wszędzie się psuje, proszę państwa, łącza, nałącza. Technika jest zawodna. Tutaj Janek też się wściekał. Krótka przerwa techniczna. Nie ma połączenia. Krótka przerwa techniczna. Powyłączamy te komputery, niech to odpoczywa. Tam zadłą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego. Troszeczkę psalmy poczytaj, no ale gdzie tam Żydówka będzie psalmy czytała? No może psalmy, może jeszcze, ale psalmy są też prorocze. Psalmy mówią o Jezusie Chrystusie właśnie jako królu. Psalm 110 mówi, rzekł Pan Panu memu siądź po prawicy mojej, prawda? Aż położył nieprzyjaciół Twoich pod nogi Twoje, proszę Państwa. Radio jest obrotowe, ciągle przypominam. Berło mocy ześle Pan z Syjonu, panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Czyli, że Jezus panuje wśród nieprzyjaciół swoich od roku 1914. Także proszę Państwa, no... Nieprzyjaciół będziesz mieć zawsze, jeżeli będziesz pomagać na przykład czy takim bezdomnym, czy takim. Wiecie państwo, ten gruby Marcin tutaj na tej Lubelskiej 32, no to tam kiedyś Rysia też przychodziła na jedzenie, bo Rysia głodna. Proszę państwa, ten gruby Marcin to był napadnięty, pobity, no bo oni myśleli, że on kiełbasy pozabierał wszystkie, no ale jak on jest przy kuchni, to kto by nie wziął, prawda? Jak ktoś jest przy kuchni, to kto by kiełbasy nie wziął, boczku, tam z tego Carrefourka, o już 15 minut temu to tam jest zamknięte. No i ci bezdomni napadli, na Marcina zabrali mu, mówią, kiełbasy, ale oni to tak mówią. Także wiecie państwo, to co oni tam mówią, to wszystko kłamstwo. Czyli, że te Rumunki, ta Rumunka, ten Irek, ten Artur, ten Mongoł, to wszystko, ten z tym Breżniewem, kto tam jeszcze? Boże, tam tych bezdomnych to w ogóle jest więcej. Ale są na tyle tacy odważniejsi,
skandaliści w sensie takim, że awanturnicy, którzy, proszę Państwa, przychodzą. Przyjdź, Panie, nie zwlekaj. Nie rozrabiaj. Módlmy się. 16 będzie tutaj, zaraz zobaczymy. Do którego mamy to konto, do którego? Pamiątki narodzenia Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu. Do 12, do 16, 12. Tak, tak, tak. Dziękuję za połączenie. Pan Jarosław. A wszystkim, którzy się za nim modlili, szczęść Boże. Niech będzie pokolony tak. Jezus Chrystus i Maryja zawsze. No to czyli, że jeszcze 3 dni. No takie play, to wiecie Państwo, jedne karty są cały rok, a jedne to na te SMS-y, to w ogóle na 4 dni na przykład, 4 do 5 dni, prawda? SMS-y, ale żeby wyłączyć komuś numer, bo jak ktoś będzie dzwonił, to się nie połączy, prawda? No to już jest takie, wiecie Państwo, dziwnowate świństwo i jeszcze kiedyś jak Mareczek Witu wciskał te takie opcje za 10 zł, a to SMS-y na cały miesiąc, a to darmowe rozmowy, to w ogóle nie działało, bo to tak podziałało, wiecie Państwo, półtora tygodnia, to powinno miesiąc. Na przykład, co mnie interesowało? Interesowały mnie SMS-y do wszystkich za darmo, znaczy za 10 zł. No i ta opcja wcale nie chciała wejść, zwykle, normalnie, to potem... Specjalnie dałam tę robotę, zleciłam Mareczkowi. On to zrobił, ale to też tylko tydzień podziałało to. Psik! Tydzień to nie jest miesiąc. Także widzicie Państwo, firma Play jest firmą oszustystyczną, bo jeżeli z trudem wchodzi normalnie przez ten telefon, tam jest, jak to włączyć, i Laskowski mi włączał kiedyś. I mówi, że zobacz, ta karta Play nie przyjmuje tej opcji. Nawet ta babka w punkcie Play, tam Tesco Extra na Chorczewskiej też nie miała pojęcia, też nie miała zielonego pojęcia. Chłopak też mówił, że kartę wyjąć i jeszcze raz włożyć. No ale to przy innych tych troszeczkę działało, ale jak taką opcję za 10 zł włączyć, to nie ma takich możliwości. Także widzicie Państwo, firma Play jest firmą, nie tylko pewnie Play, ale mówią, że jest firmą oszustystyczną, czyli kręci, no po prostu nabiera ludzi, oszukuje, a która nie nabiera, a która... Były programy na temat supermarketów, że mnóstwo jest kiczu, ale w ogóle jak oni te produkty przestawiają, cena co innego, produkt co innego, potem idziesz, patrzysz, a to 5-10 razy droższe jest, prawda, bo to nie działa. Widzicie Państwo, no niestety nie jest łatwo żyć w świecie z oszustami. Od wczoraj mówią o tych oszustach, o złodziejach, że nawet ci, którzy nam powinni przykład dawać, o Tusku, o tym innym, o posłach na Sejm, którzy kradną, którzy nadużywają, no bo jak nie mogą kraść, to nadużywają w jakimś sensie. No wiedząc, że im więcej gdzieś w restauracji wyda, no to i tak będzie na koszt państwa, a przecież im nikt tych pieniędzy nie da, to więc tu i teraz, żyj tu i teraz, jak pies, jak bydło, tu i teraz, skorzystaj jak najwięcej, masz okazję, nakradnij, nabierz, czyli że nie ma tej przyzwoitości. Dlatego też, proszę Państwa, jak będziemy na święta w prezencie Państwu pokazywać mozaikę z cerki świętej Magdaleny, która to mozaika przedstawia życie Jezusa Chrystusa, to Państwo się wtedy zorientują, bo tu chodzi o mozaikę dotyczącą Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście to jest bardzo piękne, rzeczywiście to jest, proszę Państwa, wspaniałe. Wspólna modlitwa o 19 w sercu Warszawy. No, bo wierzą w Maryję ci, którzy tutaj są. Zaproszenie mamy do Bochni, do Bazyliki Świętego Mikołaja. Spotkanie z tym profesorem Dariuszem Opór o godzinie 18 w oratorium świętej Kingi. Ideologia gender od tolerancji do totalitaryzmu.
I feminatyka to nie twoja wina. Stop przemocy wobec kobiet. Realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, współfinansowany z funduszy EOG. O poradę dla rodziców proszę panią doktor Monikę Liguską. Małym pacjentom z katarem lub zatkanym noskiem poleca pani wyrób medyczny Purinasin. Dlaczego? Zawarta w nim woda morska oczyszcza i nawilża nos, ale Purinasin daje coś więcej. Dzięki dodatkowemu składnikowi łagodzi podrażnienia. W jakim wieku go stosować? Dopasowana końcówka sprawia, że Purinasin można stosować u dzieci w każdym wieku i już od 6 miesiąca życia. Polecam jako lekarz i jako mama. Purinasin. Więcej niż woda morska. Szlachetna paszka. Jeden za wszystkich? Wszyscy za jednego! Pomóż rodzinie w potrzebie. Wyślij SMS paczkę na 75465. Szlachetnapaczka.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM, Eurokończyka Ekstra. Słuchaj, aby być mądry, porównuj, sprawdzaj, wyciągaj wnioski. Dochodzi 14.21, Anna Zdrowiak, zapraszam. Państwowa Komisja Wyborcza ma nowego szefa. Został nim sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński. Na przewodniczącego wybrało go PKW, która dziś zebrała się po raz pierwszy w nowym składzie. Zastępcami Hermelińskiego będą sędziowie Wiesław Kozielewicz i Sylwester Marciniak. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk zapowiada zwiększenie wydatków na obronność. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo kraju. Na ten cel Ukraina zamierza skierować do 5% PKB, co powinno się znaleźć w projekcie budżetu na przyszły rok. Na koniec unijny kompromis w sprawie budżetu na 2015 rok. W przyszłym roku wydatki Unii mają wynieść zgodnie z zapowiedziami nieco ponad 141 miliardów euro. Artystyczne wydanie, artystyczny program. Radio Tok FM Euro. Konczyta Ekstra. Słuchaj nas codziennie. Wielokrotnie naszych taśm, naszych nagrań. Radio Tok FM Euro Conchita Extra. Radio Tok FM Euro Conchita Extra. Radio Tok FM Euro Conchita Extra. Która twierdzi, że włamała się do komputerów i sieci należącej do Sony Pictures, zażądała wycofania filmu pod tytułem Wywiad ze Słońcem Narodu. To komedia z udziałem Jamesa Franco i Seta Rogena, którzy wcielają się w rolę amerykańskich dziennikarzy zwerbowanych przez CIA do zamordowania Kim Jong-una. Film ma mieć premierę w USA i Kanadzie 25 grudnia. W liście umieszczonym w internecie grupa o nazwie Strażnicy Pokoju zwróciła się do firmy Sony, by natychmiast przestała pokazywać film o terroryzmie, który może zakończyć regionalny pokój i wywołać wojnę. Nic dziwnego, że głównym podejrzanym w sprawie ataku hakerskiego na sieć Sony Pictures jest Korea Północna. Władze tego kraju zapewniają jednak, że nie mają z nim nic wspólnego. Kanon Muzykoteki Szkolnej, czyli wszystko to, co o muzyce poważnej warto wiedzieć. Składa się na niego starannie wyselekcjonowany zbiór ponad 130 utworów od średniowiecza po współczesność. Od dziś ten kanon można znaleźć w internetowym serwisie edukacyjnym Muzykoteka Szkolna, prowadzonym przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Maria Sadowska i Urszula Dudziak razem dziś wystąpią na scenie warszawskiego Basenu. Koncert Jazz na ulicach odbędzie się w ramach Jazz Jamboree. Wokalistki zapewniają, że dziś wieczorem będzie miło, radośnie, romantycznie. Sadowski i Dudziak towarzyszyć będzie 9-osobowy zespół. W Muzeum Śląskim w Katowicach w najbliższą sobotę o 12.30 ostatnie już spotkanie z cyklu Piątka ze sztuki. To będzie piąta i ostatnia odsłona wystaw stałych w Nowym Muzeum Śląskim. Jej tytuł brzmi Szatnia Obowiązkowa, czyli co robi płaszcz na wystawie. Zaprasza Adam Kowalski, dyrektor Centrum Scenografii czyli, Polskiej. Czyli, że widzicie państwo, nie dość, że tu nie ma artystów dobrych w Warszawie, to i nawet nauczyciele nie są też dobrzy. Nauczyciele nie są dobrzy. No, no. Przy okazji będziemy chcieli opowiedzieć też w ogóle o naszej wystawie. No bo proszę państwa, jeżeli ktoś krzyczy i wrzeszczy na ciebie, no to jakie to jest? To jest dobre. W scenografii polskiej, ale w ogóle w historii polskiej scenografii, polskiego teatru, polskiej kultury, która scenografii... Na przykład no Jaśko myśli, że nie dobrym psychologiem. Wcale nie jest psychologiem, bo nigdy nie był nauczycielem, proszę państwa. Ja byłam nauczycielką i jestem. I nawet misję. Pełnił teraz misję, to co państwo macie, na przykład radio, Tok FM Euro, Conchita Extra. No to widzicie państwo, to jest efekt naszego myślenia. Może przelotnie padać śnieg na termometrze.
teatrach zobaczymy od zera w Trójmieście. Jak nie będziesz myśleć, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, to będziesz ciemny. Wrocławiu do maksymalnie trzech w Szczecinie. Musisz radio myśleć. Pierwsze radio informacyjne. Kopciuszku, musisz myśleć. I Elżbieta ci pomoże, węgierska. Radio to KFM Europa Ekstra. Program Mercedes L. Program L. Mercedes. Żeby zainwestować po prostu do tej wartości, które są dla nas tak ważne. Nie będzie dzisiejszego dnia powinno być właśnie takie. Wzmacniajmy polskie państwo, by Polska była rzeczywiście bezpieczna. Chcemy dać dowód, że można świętować, można cieszyć się wolnością i niepodległością również. Komorowski w roli pastora, ale nie nienawidzić. No ale cygano, że do dziadogady się nienawidzą tu w Warszawie, no bo to mają innego, prawda? Biblii nie znają, bo to nie są świadkowie Jehowy, bo to nie są mormoni. Mormoni z USA tu się nie przyjęli, bo widzicie państwo co. Mormoni. Pojechali stąd, do Ameryki z powrotem, do Anglo-Ameryki. Białystok, Anka też nawet do tej cerkwi Magdaleny tu nie przyjeżdża. Taka Anka była to prawosławna, prawa, prawosławna i prawa. Nie przyjeżdża, bo po co do Warszawy tu przyjeżdżać? Tu jest mydło i powidło, tu tylko te grosze Mareczek liczy cały czas. Pojedzie gdzieś na karczep, na wioskę i z powrotem. I znowu te grosze liczy. Musi umierać, bo to na raka chore, bo to co. Dzisiaj zjazd CDU i przemówienie kanclerz Angeli Merkel. I co w tym przemówieniu? Głupota. W tym przemówieniu parę jakichś komunałów o okrągłych zdań, o tym, że Niemcy muszą walczyć z kryzysem demograficznym, bo ich zastraszającą... Nie rozdawać Grecji pieniędzy. Proszę państwa, Angela Merkel. I tutaj zacisnąć pasa w galeriach bezdomnych po pięciu, po sześciu chodzi. Potem obgadują, nachlają się do tych wylewach. Trzeba inwestować, że niemiecka gospodarka musi być innowacyjna, żeby eksport dalej rósł, to niemieckie towary no muszą mieć sobie to coś. Made in Germany to musi znaczyć faktycznie jakość, nowoczesność. Były też oczywiście ostre słowa pod adresem Władimira Putina, że jego zachowanie trzeba nazwać się po imieniu. Kanclerz Merkel zwróciła się do znajdującego się właśnie w Kolonii na tym miejscu, gdzie się przemawiała Majdanu, że Niemcy będą wspierać Ukraińców tak jak tylko będą w stanie. Innym gościem że Niemcy będą Ukraińców wspierać, że wojna z tego będzie. Bo ruskie są nieobliczalne i stronił odcienia pani Merkel chciał się może zapytać jako jednak nie są jakieś żarty, który Merkel się nie boi, tak nie ma więcej siły niż ona, no a teraz sytuacja tak się zmieniła, że przyjechał właśnie do Kolonii, żeby znaleźć się w Blasku Land. Natomiast to było ciekawe z niemieckiego punktu widzenia, z polskiego może niekoniecznie, takie dywagacje pani kanclerz na temat polityki wewnętrznej Niemiec, ponieważ parę dni temu w Turyngii powstał pierwszy w historii Niemiec rząd, na którego czele stanął polityk Die Linke, czyli politykę. To z komunistów i takie partaczenie, wiecie państwo, partaczenie, pieprzenie języka polskiego. Nie wiadomo, że Polacy są niedbali, niedokładni, nieperfekcyjni jak Niemcy. I polityka, tylko piekielnie. Po prostacku brzmi. Po prostacku. Jak jeszcze nisko upadnie, ponieważ w tej koalicji w Turyngii SPD jest mniejszą partią. To Die Linke jest silniejszą partią, bo SPD jest tym młodszym bratem. Plotki. Nie ma braci daleko, jesteśmy od domu.